Mam niezwykłą przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa w podróż, w której przewodnikiem będzie pani doktor Krystyna Zabaliauskaitė. Jest naszym gościem. Przywitajmy ją najserdeczniej. Dobry wieczór. Spotkanie nasze odbywa się, część z Państwa wie o tym, odbywa się w ramach konferencji, która zaczęła się dzisiaj rano, Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. I część z naszych gości konferencyjnych jest na sali, ale postanowiliśmy z tej racji, że tegoroczna edycja miała taki specjalny fokus na Litwę, zorganizować to spotkanie z panią doktor, aby porozmawiać o Litwie w trochę inny, może nie akademicki sposób. A jak Państwo wiecie, nasz gość jest autorem niezwykłej książki, tetralogii Silvarerum, której jak na razie dwa tomy ukazały się w Polsce, tom pierwszy i tom drugi, ale to nie jest koniec i czekają nas jeszcze dwa kolejne tomy. Co więcej, mamy nadzieję, że czekają nas kolejne tłumaczenia kolejnych książek. Może krótko przedstawimy panią doktor. Tak, pani doktor jest już w Polsce znana, ale ponieważ jesteśmy w międzynarodowym towarzystwie, to przypomnę, że z wykształcenia pani Krystyna Zabaliauskaitė jest historyczką sztuki. Od 2002 roku mieszka w Londynie. Najpierw pracowała jako korespondentka zagraniczna mediów litewskich, ale właśnie tam w Londynie postanowiła zostać pisarką. Mam nadzieję, że nie przeinaczam. I swój debiutowała w 2008 roku na Litwie właśnie pierwszą częścią Silvarerum, która okazała się literacką sensacją. Po tetralogii w 2012 roku ukazał się jeszcze zbiór opowiadań Daniela Zdalba i inne opowiadania, a w sierpniu tego roku kolejna książka, Imperatorowa Piotra, która już w przedsprzedaży nakład się wyczerpał i jest kolejnym literackim hitem w Litwie. Tak, to muszę powiedzieć, że postanowiłam napisać powieść nie w Londynie, ale tylko w Warszawie. Siedząc w Wagadzie, jeszcze kiedy pisałam swój doktorat, w Londynie odważyłam się zostać pisarką i spróbować. To taki był początek, taki był debiut. Na początku zrobiłam zupełnie po brytyjsku, po angielsku. Wysłałam taki teaser, cztery pierwsze rozdziały do wszystkich wydawców na Litwie. No, pomyślałam, może ktoś zainteresuje się. Jak nie, jak powie, że to grafomania, to już więcej nie będę pisała. No i niespodziewalnie to stało się tak, że potoczyła się chyba pierwsza na Litwie taka aukcja literacka o prawo wydania książki. No i reszta to już historia. Pięć książek, sześć teraz. Nie tylko pisarstwo pani Krystyny jest szkatułkowe, ale myślę, że całe bycie pisarką, artystką, naukowcem gdzieś zawsze się zazębia albo później gdzieś wypływa. I zanim zaczniemy rozmowę o książce, przygotowaliśmy taką impresję związaną właśnie z tetralogią Silvarerum. Tak jest, że nie tylko słowo jest ważne dla pani Krystyny, ale okładki sama wybiera i są to fragmenty kościoła świętych Piotra i Pawła na Antokolu, w dekoracji wewnętrznej na Antokolu w Wilnie.
ci z Państwa, którzy znają książki, wiedzą, że mają swoje odzwierciedlenie w treści. To jest Pani chyba ulubiony kościół, zna go Pani na pamięć, jak nam się Pani zwierzyła. Tak, od dzieciństwa. To jest taki cały mikrokosmos i kiedy myślałam o tym, co może być na okładkach, znów bycie pisarką na Litwie daje taką pewny luksus, który byłby nie do wyobrażenia gdzieś w krajach anglosaksońskich, no jaki wydawca pozwoli autorowi mieć swoje zdania czy słowo o okładkach i o opracowaniu graficznym, tak? Ale ponieważ byłam już znaną historyczką sztuki, to tak uzgodniliśmy z wydawnictwem, bo pasowali tam tematy. I jeszcze było takie podstawowe, że no ten sam kościół jest taką kwintesencją baroku, bo ja zawsze mówię, że barok to jest taki balansowanie pomiędzy nadmiarem a ascezą. I tam w tym kościele jest wszystko, panoplie, puti, święci, męczennicy, różne historie, ale nie ma jednej rzeczy, nie ma koloru. Bo gdyby był jeszcze kolor, to już było wulgarne, nieopanowane i tak dalej. Tak samo z tymi książkami, że są bardzo długie, płynące zdania, ale prawie nie ma dialogów. To też taka pewna asceza literacka w tym tekście, więc... Już po tym, co Pani opowiada, widać, jak na wskroś jest Pani Wileńska, bo pamiętamy Czesława Miłosza, który mówił, że Wilno składa się z baroku i z obłoków. No, bardzo trafne, bo ja pamiętam, nie, często teraz zadają pytania, dlaczego barok, dlaczego ja zainteresowała się historią sztuki właśnie XVII-XVIII wieku i kiedy w swoich dziecinnych wspomnieniach tak wracam, to chyba te pierwsze widoki, które zrobili na mnie wrażenie, możliwe nawet w tej dziecięcej jeszcze, jak to się nazywa, wózku dziecięcym, co ja obejrzałam. No oczywiście wieże kościołów, fasady falujące barokowych kościołów i chmury. I potem przez całe dzieciństwo zdarzyło się tak, że wszystko, co było współczesne, to było sowieckie, szare, obrzydliwe. Wszystko, co było piękne, to było barok, jakieś obrazy w muzeach, dzieła sztuki, jakieś takie pocztówki z Ermitażu z dziełami starych mistrzów. No to był ten właśnie piękny, estetycznie kolorowy świat jako przeciwieństwo tej całej sowieckiej, szarej, betonowej brzydocie. Bardzo proste. Więc wybrałam po prostu z historii sztuki, barok, ten okres z powodów czysto estetycznych. I ci z Państwa, którzy czytali, na pewno mają świadomość, jak bardzo plastyczna jest proza Pani Krystyny i w każdym opisie właściwie widać oko historyka sztuki, który jest ćwiczony w opisie dzieła sztuki. I jest to nasze ćwiczenie na studiach, a zatem bardzo to pięknie pani, bardzo pięknie Pani wydobywa w tej literaturze. No to po prostu jest warsztat historyka sztuki i ta pewna wizualność, która jest w tekstach, to jest, nie jest przypadkowa. Ja zawsze mówię, że historycy sztuki są jako, my jesteśmy tłumaczami. My tłumaczymy język obrazów na język słów i dlatego byliśmy jeszcze, kiedy nie było komórek z fotokamerami, no byliśmy uczeni tak opisać oszczędnie jakieś dzieło sztuki w inwentarzu muzealnym, żeby w tym wypadku, gdyby zginęło, można było zrekonstruować, rozpoznać. Więc są pewne techniki warsztatowe. To prawda, ja jeszcze studiowałam w tych czasach, kiedy obowiązkowy był podręcznik z historii sztuki nowożytnej, w którym nie było obrazków. Wszystko było w tekście.
Były też takie podręczniki do historii malarstwa, gdzie reprodukcje były czarno-białe i to była sztuka wysycić wzrokiem te reprodukcje. I to było coś chyba bardzo typowego za żelazną kurtyną, bo jak rozmawiałem z rumuńskimi kolegami na przykład, to w bibliotekach przeglądali te albumy i wszystko było szare, a opisy mówiły o jakichś niezwykłych kolorystycznych eksperymentach. Właśnie, historia sztuki. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze ktoś bardzo ważny dla pani, zanim zdecydowała się pani być pisarką i jeszcze myślała pani o tym, że będzie naukowcem, ale ten ktoś pani, jak mi się zdaje, towarzyszy. To jest ten jegomość na portrecie. No to jest obiekt mojego doktoratu, Daniel Schulz, świetny malarz, w dzieło którego zakochałam się też w Wilnie, bo mamy 3 portrety Schulza w Wilnie, 2 portrety Paców, Krzysztofa Zygmunta Pacy i jego żony i jeszcze portret biskupa żmudzkiego Kazimierza Paca, który nie jest przyznawany przez dyrektora Muzeum Narodowego na Litwie, ponieważ woli mieć mniemanego Pawła Olszewskiego z renesansu niż XVII-wiecznego polskiego Rembrandta Schulza. To też takie dziwactwo. No, tak. Proszę zapamiętać sobie tę twarz i myśleć o tym, że pomiędzy Danielem Schulzem, którego żywot zawarł się w XVII wieku, a Krystyną Zabaliowską-Kajtę jest jakieś pokrewieństwo. Niektórzy historycy sztuki utrzymują, że Daniel Schulz był po Rembrandcie najlepszym XVII-wiecznym autorem portretów psychologicznych. Mamy tutaj przegląd kilku jego portretów na dworze Wazów tworzył. A mnie uderzyło coś, co kiedyś pani powiedziała, że to, co panią fascynuje, to żeby w postaci historyczne, które potrafią być tylko jakąś metryką w książce, tchnąć życie, to znaczy zobaczyć, jakby to było od strony losu, jak oni byliby plastyczni życiowo, a nie tylko w postaci portretów. No tak, kiedy wgłębiasz się w jakąś taką postać, w trajektorię jej czy jego życia, to widać pewne takie wątki. No po prostu staje, jak dobrze wgłębiasz się, badając, to ożyje ta osoba i widać wtedy pewne takie napięcie, dylematy, które możliwie ta osoba musiała podjąć i to tak jak Schulz starał się wglębić się w swych portretowanych, no tak samo ja próbuję wglębiać się w swoich bohaterów, kiedy ja piszę, bo no to podejście XVII-wieczne starych mistrzów jest mi bardzo, bardzo bliskie, ponieważ to było coś, co łączyło naukę i sztukę, optykę, chemię, technologię, jakieś tam farby, bo to wszystko jeden człowiek sam wykonywał i czym by było na przykład Vermeer bez kamera obskura, bez optyku, to podejście nauki i sztuki, takie bardzo płynne połączenia, no to jest mi bliskie i to staram się też robić z prozą, z literaturą piękną. Dla naszych międzynarodowych gości myślę, że warto, abyśmy powiedzieli, że pierwszy tom tej sagi zaczyna się w połowie XVII wieku w Wilnie, w Wielkim Księstwie Litewskim. I każda z części ma miejsce 50 lat później, tak mniej więcej. Druga część dzieje się na początku wieku XVIII. Kolejne, na które czekamy tutaj w Polsce, w połowie wieku XVIII i ostatnia wieńcząca
pod koniec wieku XVIII. Tak, kończy się wszystko rozbiorami Rzeczpospolitej obojga narodów i oczywiście też ostatnia scena czwartej części ma miejsce w Wilnie. I jest to bardzo szeroka panorama życia, historia jednej rodziny ze wspaniałymi, pełnokrwistymi bohaterami i bohaterkami, co ważne. Opowiada koleje ich życia. I chociaż książka zaczyna się dla mnie sceną bardzo, pierwszy tom, bardzo taką mocną, zaczyna się, może czytelnicy wiedzą, odkopaniem przez trójkę bohaterów młodych, jeszcze dzieci właściwie. Dziesięciolatków. Tak, odkopania nieżywego kota, którego zakopały parę dni wcześniej. I to wydarzenie, ta śmierć i to zderzenie się z tym rozkładem jest w jakimś sensie konstytuujące dla nich na prawie całe życie. No, no tak, to też ta scena z kotem była zainspirowana sztuką. Jest w Narodowej Galerii w Londynie taki słynny obraz Judith Leista, świetnej niderlandzkiej malarki. Dwa dzieci, chłopiec i dziewczynka, którzy drażnią kota. Ona tam go za ogon ciągnie i to tak powstało. Potem ten cała historia rozkładu to no, właśnie w dzieciństwie pierwsze to zdarzenie się ze śmiertelnością to właśnie bywa jakiś martwy ptak, czy martwy kot, czy martwy piesek. Ale ponieważ ja lubię wielowarstwowość, to mnie to wydało się taka też kwintesencja baroku i od razu przypomniałam sobie typowo barokową świętą historię świętego Franciszka Borgi, który był Hiszpanem, który sprowadził ciało martwej hiszpańskiej królowy do Toledo, kiedy po kilkutygodniowym podróży zajrzał do trumny, co zostało z pięknej królowej, wtedy powiedział, że nie będzie już służyć żadnemu ziemskiemu królowi, tylko Bogu. To też, to tam jeszcze w dalszym ciągu moich powieści jeszcze do tej historii w końcu powracam, ale to barok. Ale bohaterem tej książki jest też miasto, Wilno. Tak, ponieważ dzisiaj wieczorem rozmawiamy właśnie o dziedzictwie wielokulturowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, to Wilno chyba jest tą kwintesencją, miastem, który jest drogi dla bardzo wielu narodów, dla wielu wyznań, dla wielu ludzi w różnych epokach. No to tak, to warto by... Polifonia głosów, polifonia brzmień. Czy ona jest nadal odczuwana? No ja zawsze mówię, że Wilno jest takie jak taki chór, gdzie każda narodowość śpiewa w swoim języku, ale paradoksalnie wszyscy mniej więcej tą samą melodię, bo jest jakieś takie DNR, którego nigdzie indziej nie ma. Był nazywany Północną Jerozolimą nie tylko dlatego, że miał bardzo dużą wspólnotę żydowską, ale miał też jako Jerozolima cztery wyznaniowe części, bo był niemiecka dzielnica protestancka, żydowska dzielnica, rusińska ortodoksyjna i katolicka polsko-litewska. Znów same miasto ma ślady
wtedy niemieckiego gotyku, włoskiego baroku, francuskiego klasycyzmu. To jest tak polifoniczne, tak ciekawe miasto. I co jest bardzo ciekawe, no to jest miasto w dużej części jest stworzone przez imigrantów. I na Litwie mówimy, że jest Wilno i jest reszta Litwy, bo to jest naprawdę wyjątkowe miasto. To prawda, często zapominamy, jak wiele przybysze z daleka pozostawili w naszych miastach. Często zapominamy nawet o tym w Krakowie, które przecież ma ślady włoskie i niemieckie. To są podstawowe, składowe części dziedzictwa naszego miasta. Także tak, rzeczywiście Wilno bardzo odgrywa dużą rolę, jest tą scenerią, czy sceną, na której rozgrywają się poszczególne etapy życia naszych bohaterów. Jest sceną w czasie pokoju, ale jest też sceną, szczególnie w drugim tomie, strasznych czasów dżumy. I wojen. Dżumy, wojny w trzeciej części, która mam nadzieję, że już powinna wyjść w następnym roku, to jest także sceną wielkich pożarów, po których miasto jako Feniks odnawia się i nabiera mniej więcej obecnego kształtu, bo Jan Krzysztof Glaubitz, architekt z Silezji, no właśnie przebuduje to całe miasto w tym typowym takim wileńskim stylu barokowym, który w powszechnych podręcznikach historii sztuki nawet ma swoje własne określenie jako barok wileński. To jest styl w samym sobie. Tak, nie możemy, chyba nie ośmielimy się pani zapytać, co się dzieje w trzecim tomie, bo nie można sobie psuć tego smaku na przyszłość. Trochę bez spoilerów, ale trochę mogę opowiedzieć, bo żydowski temat jest bardzo ważny w tej trzeciej części, właśnie z powodów historycznych, bo po tych dwóch wielkich pożarach 1748 i 1749 roku powstają pewne fale antysemityzmu w Wilnie, bo zaczynają obwiniać Żydów za te pożary, chociaż źródła pożarów były także w katolickich kamienicach, a część żydowska jak najbardziej ucierpiała podczas tych pożarów. I więc po tym okresie powstaje piękna żydowska legenda o Gercedeku, czyli Abrahamie ben Abrahamie, sprawiedliwie nawróconym. Krótko przypomnę, że niby jakiś Potocki, Walenty Potocki, który według genealogii nigdy nie istniał, przeszedł na judaizm i potem został spalony na stosie. Ja próbuję analizować w trzeciej części właśnie skąd powstaje ta legenda i sądzę, że to była taka amalgama dwóch wydarzeń. Był taki Marcin Mikołaj Radziwiłł, który mniemanie przeszedł na judaizm. Jest bardzo ciekawe, że on występuje jako taki trzeciorzędny personaż w powieści Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe. I co jest bardzo zdumiewające, że my w tym samym czasie, ja pisałam trzecią część, ona Księgi Jakubowe, my nie znaliśmy się, nawet nikt nie podejrzewał, o czym będzie te nowe powieści, ale jednocześnie ta sama postać występuje. U mnie on jest jednym z głównych bohaterów trzeciej części. Bo cała książka, cała ta seria, tak w każdym razie była odebrana na Litwie, ale myślę, że trochę w Polsce też przywraca pamięć Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Pamięć o tej części historii, która przez jakiś czas, całkiem długi, była, no, krótko mówiąc, wymazywana w historiografii litewskiej. Tutaj w Krakowie ostatnie lata spędził Czesław Miłoszcz, który się mianował ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pani w jednej z rozmów zażartowała, że czuje się ostatnią obywatelką Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rzeczywiście, patrząc od strony historiograficznej, i historiografia polska, i zapewne historiografia litewska popełniały pewne grzechy, upraszczając bardzo historię po Unii Lubelskiej i istotę tej Unii, czy istotę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Grzechem historiografii polskiej było upraszczanie Rzeczpospolita Polska i tyle. Tak jakby odrębność księstwa litewskiego została zniesiona wbrew faktom historycznym, ale również taka klasyczna historiografia litewska, nie wiem na ile, to proszę, żeby pani skorygowała, na ile biorąca się z czasów odrodzenia narodowego, a ile sformułowana w czasach pierwszej Republiki Litewskiej, właściwie mówiła, że tym apogeum historii Litwy, że litewskość jest w pogańskiej Atlantydzie Bałtów jakoś tam zdeponowana, że apogeum historii Litwy to średniowiecze, niedoszła koronacja Witolda, ale właściwie od Unii Krewskiej to jest, trwa to wygasanie, zanikanie Litwy i Litwa jest po prostu ciszą czy nocą bez świtu, więc Wielkie Księstwo Litewskie nie istnieje. Wielkie Księstwo Litewskie. Ja niedawno, kilka miesięcy temu w Lublinie, na takiej konferencji z okazji jubileuszu Unii Lubelskiej, wygłosiłam taki referat, który był bardzo tak kontrowersyjnie odebrany na Litwie, ale no nikt do tej pory, bo na Litwie wygłosiłam ten referat rok temu, to już, ale nikt nie napisał żadnych takich odpowiedzi, w których mogłby zaprzeczyć faktom i cytatom, które ja w tym użyłam w tym referacie. Ja analizowałam pamięć o Wielkim Księstwie Litewskim w ciągu XIX wieku i na początku XX wieku. I właśnie jak doszło do tego, że w międzywojennej Litwie nawet był taki słynny poeta litewski Maironis, który powiedział, że po Witoldzie to 5 wieków ćmy, że to wszystko było tak wymazane z pamięci. To był bardzo długi proces, cały XIX wiek, w którym odegrała bardzo ważną rolę Imperia Rosyjska, która stosowała metodę divide et impera, która użyła te najpierw skonfliktowała dwie warstwy społeczne na podstawie języku. To właśnie litewskojęzycznych chłopów i polskojęzyczną szlachtę, inteligencję. To było bardzo, bardzo proaktywne takie działania i zamykanie klasztorów, kościołów i zabraniania prasy w tej w łacińskiej czcionce i potem to wszystko ja analizuję w tym referacie, który musi być niedługo opublikowany po polsku, to będzie dostępny. No i tak, ale co jest ważne, że kończę ten swój referat takim wnioskiem, że potem już w XX wieku to z obu stron były pewne grzechy. Takie, że Litwini zaczęli budować tożsamość jako etno, wyłącznie jako etnolingwistyczną, a nie obywatelską, nie historyczną, co zawsze było w ciągu wieków podstawą Wielkiego
księstwa litewskiego podstawą Rzeczpospolitej obojga narodów, to była tożsamość polityczna i tożsamość demokratyczna. To było Sejm, wybory króla jako primus inter pares. To wszystko jakoś zostało odsunięto na rzecz jakichś innych konceptów tożsamościowych, językowych, narodowych. I to już samo w sobie jest pewnym takim anachronizmem, bo zaczęto aplikować pojęcie kilkuset lat wstecz, takie pojęcie, które wtedy w tych czasach nawet nie istniało. No i oczywiście wielki grzech, moim zdaniem, niestety ze strony polskiej, który był typowy dla w czasie między dwóch wojen światowych i który bardzo usilił się, tak sądzę, że możliwe po śmierci Piłsudskiego, który jeszcze miał tą ideę odrodzenia Wielkiego Księstwa Litewskiego, Związku Obojga Narodów Polskiego i Litewskiego, no to zagarnianie Wilna i Wielkiego Księstwa Litewskiego jako Rzeczpospolitej Polskiej. Bo w tych opowiadaniach swoich jest takie krótkie opowiadanie Czarne Perły Franco. Zresztą odcinek tego opowiadania w październiku będzie opublikowany po angielsku w przekroju, w online, to zachęcam poczytać. To jest o wojnie, o traceniu niewinności, o dojrzewaniu, ponieważ główna bohaterka jest nastolatka, polskojęzyczna Litwinka przedwojennego Wilna. I to właśnie to przyjście nowych księdzów, nowych nauczycieli. To jest bardzo takie niejednoznaczne i bardzo ta żywa pamięć często konfliktuje z narracją podręcznikową, powiedzmy tak. To prawda. Poruszamy się coraz częściej w obszarze historii w przestrzeni publicznej. To znaczy nie uczymy się już historii w szkołach, albo w każdym razie w wieku dziecięcym niechętnie. Zaczynają nas uczyć książki i filmy. Anglicy używają takiego sformułowania public history, które staje się głównym źródłem wiedzy. Wiemy więcej na temat pewnych zdarzeń, oglądając wyprodukowane w Hollywood filmy. Ale właśnie w pani książkach widać niesamowity warsztat historyka i historyka sztuki. Jak długo pani się przygotowywała do napisania? No, Silva Rerum, ta idea fermentowała się 10 lat. Imperatrycy Piotra też 10 lat, bo kiedy pisałam drugą część, która jest o wojnie północnej, no właśnie wtedy przed 2011 rokiem natknęłam się na fakt, że Marta Helena Skowrońska była litewskiego pochodzenia, ta żona Piotra I. Tam już jest w tej drugiej części wzmiankowana, więc sprawdziliśmy wczoraj, że nie klamię, że już wtedy natknęłam się. No to sprawdziłam przypis, jest strona 190, któraś. Więc 10 lat. A jednocześnie w tej książce tak często pani pozwala sobie na krytykę własnego kraju, na autorefleksję bardzo krytyczną. Korci mnie, żeby przeczytać jeden fragment, jeśli można, jeśli państwo pozwolicie, z drugiej części. Opis, powiedzmy, przebywania ze sobą Rosjanina i głównego bohatera. I Jan Izydor upijał się z nim dla towarzystwa i nawet kilka razy poszedł z tym niedźwiedziem do łaźni smagać się rózgą, bo ten ogromny samiec męską przyjaźń w dziwny sposób łączył z obowiązkiem wspólnego pocenia się w łaźni na golasa z kuśkami na wierzchu, a potem rotmistrz się przeziębił i długo chorował, bo Aksenty Fomin, gdy już się wychłostali brzozowymi gałązkami, koniecznie ciągnął go na zewnątrz w trzaskający mróz,
gdzie kończył swój rytuał, rzucając się w oblodzoną zaspę, cały czerwony, buchający parą, ryczący jak niedźwiedź. I kiedy już leżał z plecami zanurzonymi w śniegu, wrzeszczał, śmiejąc się głośno, Izydor, a takoje widział? I wypuszczał z parującego tyłka nierówną salwę gorących pierdnięć, tak potężną, że w tym miejscu między dwoma okrągłymi dołkami odciśniętymi przez pośladki wytapiała się w śniegu jeszcze głębsza dziura. Oj nie, takich cudów Jan Izydor nigdy jeszcze nie oglądał, a gdy w końcu rozchorował się po tej łaźni, miał sporo czasu, żeby rozmyślać, jak to jest, że Rosjanin nawet jak pierdnie, to zostawia ślad. A oni, Litwini, cokolwiek zrobią, wszystko od razu pryska jak bańki na wodzie i nie tylko w pierdzeniu przegrywają. W polityce ostatnich kilkudziesięciu lat też nic im nie wychodzi. No tak, to zderzenie dwóch kultur wschodniej i zachodniej to jest głównym tematem mojej nowej powieści. Ale to no, nie wiem, czy to jest bardzo krytyczne. Ja powiedziałabym, że to jest analityczne, no bo naprawdę naprawdę te czasy, początek pierwsze dziesięciolecie wojny północnej, to jest takie szereg takich fiasko, które powstają właśnie z braku chęci umówić się, uzgodnić się, być solidarnymi, ponieważ nawet te króle, August Mocny, Stanisław Leszczyński, Konfederacja Wileńska i tak dalej, to jest takie jakieś wahanie się, konfliktowanie zamiast tego, żeby zjednać się i iść do takiego celu. I co jest ciekawe, że w tych czasach Rosjanie byli sojusznikami dzięki Augustowi Mocnemu. Z drugiej strony, i to trochę też tak zabiegnę do najnowszej powieści imperatrica Piotra, no to Mieńszykow, faworyta Piotra Wielkiego, jego brat, najlepszy przyjaciel, jak był nazywany nawet bratem w korespondencji, no to jego największe marzenie było być Litwinem. Bo szukał tam jakieś takie, bo jego ojciec był jakiś zubożały szlachcic spod Orszy, który trafił podczas wojny do Moskwy, tam zakorzenił się, a on bardzo chciał być Litwinem, no to był taka gwarancja kultury Zachodu, wielkich książąt litewskich i nawet miał pogoń w swoim herbie i udawał zawsze, że jest Litwinem. Niemniej ta krytyczna autorefleksja jest nam bardzo potrzebna i tu w Polsce my obserwujemy teraz bardzo takie dwie różne opinie, które mówią już dość tego samobiczowania się, a jednocześnie tak sądzę, że jeśli tej krytycznej autorefleksji nam zabraknie, to jesteśmy w jakimś dziwnym punkcie. No to w ogóle teraz zaczynamy mówić o polityce pamięci, polityce historycznej. Ja może jeszcze pod takim natchnieniem tej ostatniej powieści mojej, którą piszę, to sądzę, że to mamy do czynienia z takimi dwoma mentalnościami, dwoma wątkami znów. Wschód i Zachód. Na Zachodzie historia zawsze była magistra vitae, prawda? Z historii uczymy się, poznajemy własne błędy, robimy jakieś wnioski, jak ich uniknąć, analizujemy. Czasami bardzo bezlitośnie, bo ja zawsze mówię, że normalny historyk, normalny badacz to jest zawsze jak archeolog, który do badanego tematu, obiektu musi iść jak bez żadnych takich
emocji takich zaranił, bo nie wie, co on znajdzie, kiedy zacznie badać. Może skarb, złote monety, a może jakieś skelety zabitych ofiar. Natomiast na wschodzie historia zawsze i narratyw historyczny zawsze był służącą władzy. Magistra vitae i służąca władzy. To są dwa zupełnie. I w totalitarnych państwach historyk często niezbyt różni się od propagandysty, ponieważ już zaczynając coś badać, on wie, co on chce znaleźć i co on ma udowodnić. Ja myślę, że to byłby moment, żeby puścić Państwu dosłownie 40-sekundowy spot, krótki filmik, jako taki smak tego, jaka jest ta, o czym będzie ta książka, pewnie bardziej o jej atmosferze. Może przetłumaczę, jest też wersja po angielsku tego filmiku, ale to głównie mówi się o tym, że przedstawiał nową powieść Sabaliauskaitę, imperatryca, Litwinka, wschód i zachód w jednym małżeństwie, w którym było Czech. Szanowni Państwo, mamy jeszcze jakieś pytania w zanadrzu? Jeszcze chciałbym zapytać o pamięć Wielkiego Księstwa Litewskiego współcześnie w naszych krajach, bo przynajmniej parę krajów pretenduje do schedy po tym dorobku. Pani scala Wielkie Księstwo Litewskie w ramach Wilna jako coś różnorodnego w jedności, ale właśnie jak jednocześnie patrząc na to, jak wygląda polityka historyczna w naszych krajach sąsiednich, tych sukcesorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak pani ocenia, jak funkcjonuje ta pamięć? No, Wielkie Księstwo Litewskie, to od razu mówię, że trzecia część toczy się też i w Słucku, i w Nieświeżu, i w ziemiach dawnego Księstwa Litewskiego, które są obecnie na terytorii Białorusi. Część może tego dziedzictwa też pretenduje i oczywiście i Polska, jako już mówiliśmy, zagarniając jako Rzeczpospolitę Polską, była zresztą bardzo taka anegdota zdarzyła się. Jeden z dziennikarzy polskich zapytał mnie to, napisała pani książkę o szlachcie polskiej. Ja powiedziałam, nie, ja napisałam książkę o rodzinie ze Żmudzi, o szlachcie litewskiej, ale widzi pan, jak niewiele nas różni. No, ta sama język, mentalność, ale to była typowo żmudzka rodzina. Na część chyba też pretenduje, bardzo często mamy takie wyobrażenie, że Ukraina jakoś też jest związana z Wielkim Księstwem Litewskim. Nawet kilka razy pytano, dlaczego ja nie napisałam o buntach kozackich i tak dalej. No nie wiem, dlaczego ja muszę pisać, bo po ugodzie perejaslawskiej, która już właśnie jest ten okres moich książek, no to jest zupełnie inna historia Ukrainy, bardzo skomplikowana, bardzo związana z Wielkim Księstwem Litewskim, ale terytorialnie to już prawie nic. No i oczywiście Białoruś, która bardzo często
deklaruje, że to ona jest właśnie spadkobiercą i kontynuatorem tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu muszę powiedzieć o tym dziedzictwie i o byciu dziedzicem kilka, no dwie ważne rzeczy, że przede wszystkim co to znaczy być dziedzicem? No ja nie wiem, czy państwo totalitarne, państwo niedemokratyczne może być dziedzicem Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego ideałów, które były oparte przede wszystkim na prawie, na statutach, bo przed rozbiorami określenie Litwina Wielkiego Księstwa Litewskiego było takie, że za czasów kościuszkowskich, że kim jest Litwin? Litwinem jest ten, kto szanuje statut litewski i kocha wolność. Więc no nie wiem, o ile obecna Białoruś może nazywać siebie kontynuatorem tej tradycji. To bardzo duże, bardzo chciałoby się, że ona kwalifikowała się na takiego kontynuatora, ale wtedy trzeba zacząć od demokratyzacji państwa, od wolnych wyborów, od prawa wolnego głosowania i od wielu, wielu innych rzeczy. Druga myśl, która jest związana z dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak ja rozumiem bycie dziedzicem. To jest przede wszystkim nie posiadanie, nie fotografowanie się na tle czegoś, jakichś atrybutów, czy dzieł sztuki, czy jeszcze czegoś, a to jest przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność. To jest bardzo duża odpowiedzialność w naszych niespokojnych czasach za to, co się dzieje. A więc przypomnijmy sobie, że niedawno było takie w prasie trochę no, wydarzenie, mini skandalik, że Polacy zagłosowali, żeby na paszporcie możliwe było obraz Ostrej Bramy Wileńskiej na polskim paszporcie. Mnie bardzo często dziennikarze pytają, jak ja na to reaguję. No spokojnie, no bardzo miło, że ktoś, komuś jeszcze to jest drogo. Ale jak mówimy o dziedzictwie i o chęci bycia dziedzicem, no to proszę, jak tak bardzo kochacie Wilno i Ostrą Bramę, to gdzie są protesty i gdzie są lobbyizm, że Białoruś w Ostrowiecu buduje ten atomową siłownię i że to Wilno, jak coś zdarzy się, to będzie gorzej niż Czernobyl. I Wilno teraz przechodzi ćwiczenia ewakuacji, co będziemy robić w wypadku awarii atomowej. To proszę, jak Wilno jest tak drogie i kochane z Ostrą Bramą, to proszę potrzymać w tej walce i pomóc chronić to Wilno od takich, no to przede wszystkim dziedzictwo to jest odpowiedzialność, to nie jest pretendowanie, to nie jest mówienie, że to jest nasze czy nie nasze, to jest po prostu kochanie tej tradycji i dbanie o jej schronienie. Pisała też Pani o tym w takiej recenzji z ostatniego weneckiego Biennale, na którym przypomnę, litewski pawilon, litewska wystawa dostała Grand Prix. Ten projekt nazywał się Morze i Słońce Marina. Trzech litewskich artystek i myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy świadkami naprawdę niezwykłej eksplozji artystycznej litewskiej, bo chociażby w orkiestrze
miejskiej w Birmingham, dyrektorem muzycznym jest, przepraszam, muszę się posilić notatkami, pani Mirga Grazinitje Tilla. Mirga Grazinitje Tilla. Dziękuję bardzo. Pani książki zdobywają kolejne rynki. Życzyłabym sobie, aby były szerzej tłumaczone, dlatego że wiedza i świadomość skomplikowanych losów tej części Europy absolutnie jest potrzebna dla szerszej popularyzacji. Więc myślę, że to są bardzo takie dobre i dobre rzeczy, które się dzieją w kulturze litewskiej w ostatnich latach. Tak mogę to ocenić z jakiejś perspektywy. No tak, bardzo dziękuję za miłe słowa wobec kultury litewskiej. Mogę powiedzieć, że jutro w Krakowie będzie premiera w Teatrze Bagatela mojego przyjaciela, reżysera Gintarasa Varnasa, Calderon. Życie jako sen. Życie jest snem. Zachęcam wszystkich zobaczyć. Naprawdę nie wątpię, że będzie to bardzo udana produkcja. I mówiąc o tej eksplozji, na którą pani zwróciła uwagę, Asmik Grigorian, najlepsza litewsko-rumeńskiego pochodzenia, najlepsza solistka operowa w tym roku, też jest teraz gwiazdą światową. Litwinki, które zdobyli Złotego Lwa w Wenecji, w Biennale. To wszystko jest bardzo ważne, bo ja znam tych wszystkich ludzi osobiście, oni są moimi przyjacielmi, ale oni wszyscy są, nie są zamknięci wyłącznie w kulturze litewskiej. Oni są obywatelami świata, więc nie trzeba bać się tego kosmopolityzmu, bo on tylko jako katalizator wydobywa to, co najlepsze jest w narodowej kulturze. I co bardzo zawsze było smutno, że sztuka musi być tam litewska, no, czy polska, czy wyłącznie tam jakaś ukraińska, czy francuska. Sztuka musi być dobra przede wszystkim i napełniona jako treścią trzema klasycznymi wartościami. Prawdą, pięknym i dobrym. Myślę, że to jest najlepsza puenta do naszej rozmowy. Chciałam teraz Państwa zachęcić do wejścia z nami w dialog, do zadawania pytań pani doktor. Mamy mikrofony, także bardzo proszę. Jako tłumaczka z zawodu mam pytanie o przekłady pani. Niestety nie mogłam przeczytać w oryginale, zawsze na tym boleję, kiedy trafiam na wspaniały przekład, a polski przekład tej książki, tych książek jest rzeczywiście niesamowity. Chciałam zapytać o to, czy polska tłumaczka, pani Izabela Korybut-Daszkiewicz, a może inni tłumacze, mieli jakieś problemy podczas tłumaczenia, z którymi mogli się zwrócić do pani? Czy zdarzały się jakieś problemy z przełożeniem niektórych rzeczy? Nie, problemy mieli ci tłumacze, którzy próbowali, robili jakieś tłumaczenia próbne, ale no było widocznie, że mieli problemy, więc nie pracowaliśmy z tymi tłumaczami. Czasami pewne pytania powstawali. Zawsze w tych językach, które znam, jestem do usług swoim tłumaczom. Zachęcam też zadawać pytania, nawet gdzie język jest dla mnie nieznany. Rytm jest bardzo ważny, bo dla mnie język jest jak muzyka i to są te melodie takie językowe, muzyczne. No teraz ta najnowsza powieść jest napisana tak po litewsku, ale chciałam, żeby brzmienie rosyjskiego języku było słyszane, więc chyba, że recenzenci piszą, że udało się. No to ja bardzo się cieszę, bo jest
inna syntaksis, jest inny registr. My każdy z nas mamy swój pewny registr językowy, mowy. To jest bardzo ważne. Dziękuję. O, tutaj mamy z drugiej strony jest mikrofon. Labus vacris, ale po polsku. Ja mam pytanie, bo pani pisze książki, które są jakby w czasach barokowych, a czy możliwe, bo wiem też dla pani ważną osobą jest Safija Kemantaitė, która, znaczy przynajmniej z tego, co słyszałam z niektórych wywiadów, że pani mówi o tym, żeby warto na Litwie postawić tej osobie pomnik. Safija Kemantaitė to jest żona Mykolasa Konstantina Čiurlionio, z którego wystawa też była tutaj w tych progach gościnnych NTK. Bo ja jako Litwinka, ale też Krakowianka, chciałabym, żeby ta osoba została bardziej szerzej przedstawiona też całemu światu, jako osoba, jako no dość też muza i nie tylko. I mam pytanie, czy może pani o nią książkę, czy jakieś opowiastko może w myślach kiedyś by było? Ponieważ myślę, że to byłoby piękne, może nawet taka opowieść malutka. Nikt inny taka jak pani napisze, bo pani postacie kobiece są najlepsze w literaturze, według mnie polsko-litewskiej, powiedzmy. Zwłaszcza, że przeczytałam już pierwszy tom. I moje pytanie, czy gdzieś tam pani, po pierwsze, czy o Safiji Kemantaitė kilka słów kiedyś się pojawi i czy wyjdzie pani poza barok opowieściami? Takie przyszłościowe. Dobre pytanie. No, o Sofii z Kimuntów Čiurlionienė jest bardzo wiele już po litewsku napisano i monografii, takich monografii, które wycierają granice pomiędzy biografiką a beletrystyką, to więc z pomnikiem jakoś jest gorzej, bo pomniki stawiamy na Litwie głównie mężczyznom i wielka szkoda, ponieważ ona zasługuje, bo oprócz tego, że była muzą i żoną wielkiego malarza, też była bardzo taką szlachetną, nienatrętną propagatorką właśnie litewskości, litewskiego odrodzenia w takim nieagresywnym, niesprzeczającym wcieleniu, a właśnie szukającym połączeń. I była i też ratowała Żydów podczas II wojny światowej, więc naprawdę sądzę, że to jest ktoś, taka postać, która zasługuje na upamiętnienie. Więc nie wiem, czy napiszę. Nigdy nie mówię nigdy, ale nie wiadomo. I poza barok. No, poza barok już wykroczyłam z opowiadaniami, bo to była taka pierwsza, jak Leonidas Donskis powiedział, że pierwsza książka w współczesnej Litwie, ale nie udało mi się ucieknąć od historii, bo zdałam, pisząc nawet o współczesnych historiach, zdałam sobie sprawę, jak współczesność jest nadal pod wpływem na przykład tego, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, ponieważ nawet moje pokolenie, które jest już drugie czy trzecie pokolenie urodzone po II wojnie światowej, no my nadal musimy jakoś mieć do czynienia z tymi traumatami, napięciami, z tymi bliznami II wojny światowej i nawet w niektórych wypadkach, powiedzmy, bardziej niż pokolenia naszych dziadków, którzy byli świadkami tego. I w wielu wypadkach ta historia jest jakoś, no, była przeżywana, przemilczana, a my czujemy teraz, że nadal musimy o tym mówić.
że od tego nie uciekniemy, bo inaczej przyszłości nie będzie. Ja mieszkam w zasadzie też na terenie Litwy, na terenie Suwalszczyzny. Ja akurat część mojej rodziny to są prawdziwi Polacy, a drudzy to ci właśnie Litwini, także to jest ta sama rodzina, to jest taki podział. Ale właśnie wracając do pytania, które pani zadała, no zachęcam panią, żeby może pani pomyślała o napisaniu takiej wyważonej powieści, jak się ten rozdział pojawił. Bo to się gdyby pojawiło gdzieś u schyłku właśnie wieku XIX, początku XX wieku. I zachęcam, bo akurat mieszkając, urodziłem się na pograniczu i teraz obserwuję gdyby tę recepcję przyjezdnych właśnie z Polski, którzy pytają się, a jak tam ci wasi Litwini? Nie wiem, co powiedzieć, bo też się trochę czuję Litwinem i zawsze to jest ten problem. Być może takie przekazanie poprzez powieść trochę otworzy oczy Polakom, bo Polacy o Litwie w zasadzie nic nie wiedzą, tej współczesnej na przykład. No tak, to wielka szkoda. Ten rozdział może być wyjaśniony barierą językową z obu stron, ponieważ czasami no naprawdę ludzie w Polsce nie wyobrażają, jakie debaty, dyskusje na temat stosunków polsko-litewskich dzieją się na Litwie i jak wielu jest przyjacielów Polski na Litwie i jak wielu jest ludzi chętnych do zbliżenia się obojgu narodów. Tak samo wielu Litwinów, którzy nie mówią po polsku, nie rozumieją, nie wiedzą, czym żyje Polska obecnie. To zamiast napisania powieści czy sugerowanych tematów dla powieści, to długi proces coś stworzyć, przetłumaczyć. Zachęciłabym uczyć języki sąsiadów. Tak. Szanowni Państwo, ja myślę, że tym postulatem możemy zakończyć to dzisiejsze spotkanie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani za przyjęcie naszego zaproszenia i podzielenie się z nami swoimi historiami. Państwu za obecność, za przyjście w ten zimny, wrześniowy wieczór do Międzynarodowego Centrum Kultury. I myślę, że teraz jest czas, myślę, że Pani nie odmówi, abyśmy się tu mogli ustawić w kolejkę i poprosili o wpisy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.